Pełen wrażeń zagwarantowały mieszkańcom Biłgoraja kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta. Sobota i niedziela upłynęły pod znakiem gier zespołowych, a także indywidualnej, aktywnej formy wypoczynku. Karolina Skakuj, dzień dobry Państwu. Za nami siódmy turniej siatkarski Sitogród. Ponad 800 uczestników brało udział w ogólnopolskim rajdzie rowerowym Jastrzębia Zdebrz. Łada pokonała Orion Dereźnia 5-0. Trzy drużyny przyjechały do naszego miasta, żeby walczyć z biłgarajską szóstką w siódmym już turnieju piłki siatkowej kobiet Sitogród 2011. Podczas zmagań, które miały miejsce w sobotę i niedzielę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, rywalizowały drużyny z Pszczyny, Ostrowca Świętokrzyskiego, Gliwic i oczywiście Biłgoraja. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym, więc nasze zawodniczki miały okazję wypróbować swoje siły w nowym składzie. W pierwszym meczu turnieju, jak się później okazało meczu, który decydował o pierwszym miejscu tegorocznych zmagań, spotkały się siatkarki Pszczyny i Ostrowca Świętokrzyskiego. Mecz zakończył się wygraną Pszczyny 3-0. W następnej kolejności biłgorajscy kibice mogli oglądać pojedynek szóstki i drużyny AZS Gliwice, który zakończył się pewnym zwycięstwem naszych siatkarek 3-0. Również kolejne spotkanie, które biłgarajanki rozegrały z zespołem PLKS Pszczyna, okazało się szczęśliwym dla gospodyń. Po czterech setach zawodniczki Pszczyny musiały uznać wyższość przeciwniczek. Drugiego dnia turnieju rozegrane zostały dwa mecze, podczas których PLKS Pszczyna pokonała AZS Gliwice 3-1, a KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wygrał z szóstką 3-0. Niespodziewana porażka naszych siatkarek w ostatnim meczu nie wpłynęła na ocenę trenera Pawła Wrzeszcza, który mimo wysokiej przegranej był zadowolony z występu swoich zawodniczek w turnieju. Ostatecznie szóstka uplasowała się na trzeciej pozycji, ustępując miejsca drużynom Pszczyny i Ostrowca Świętokrzyskiego. Zespół AZS Gliwice zajął czwarte miejsce. Co roku wśród licznych w naszym regionie atrakcji dla miłośników rekreacyjnej jazdy na rowerze organizowany jest ten jeden z największym rozmachem i o największym zasięgu, przyciągający największą liczbę uczestników, których w tym roku było ponad 800. Mowa oczywiście o ogólnopolskim rajdzie rowerowym szlakiem Jastrzębia-Zdebrz. Organizowany już po raz czwarty rajd Jastrzębia-Zdebrz podzielony był na 9 tras ze startem w różnych częściach naszego regionu i o różnym stopniu trudności. Aż trzy z nich rozpoczynały się w Biłgoraju, w tym ta najtrudniejsza – Kosa, która liczyła ponad 35 km, choć jak twierdzą niektórzy z uczestników, nieco więcej. Mały błąd był na stronie, nie 35, tylko 53, ale to szczegół, ale wrażenia niezapomniane, tak. Wszyscy dojechali. Trasa trudna, wymagająca, ale piękna widokowo, niesamowite wrażenia, niesamowite zjazdy, można super prędkość osiągnąć. No, polecam. Można to przejechać spokojnie, lajtowo, bez większego wysiłku, w dużo dłuższym czasie, ale polecam, naprawdę świetna trasa. Jak podkreślają organizatorzy, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza Jastrzębia-Zdebrz, mimo iż do uczestnictwa w rajdzie zapisało się nieco ponad 800 chętnych, faktyczna liczba rowerzystów była dużo wyższa. Frekwencja jest rekordowa. Wczoraj o 22 było 816 osób zarejestrowanych. Dzisiaj widziałem, że jeszcze około 100 osób było na różnych punktach startu, jeszcze nowych zapisywało się. Trasa Kosa rzeczywiście była najtrudniejszą z tras proponowanych przez organizatorów. Dwie te z Biłgoraja pozostałe, pierwsza i druga, to tradycyjne szlakiem Jastrzębia-Zdebrz. Natomiast ta właśnie Kosa wiodła nowym szlakiem, niedawno wytyczonym przez stowarzyszenie. Szlak ma kolor zielony i ma imię Dymitra Gorajskiego, dlatego że on tutaj się wpisał w historię tej ziemi w sposób wyjątkowy. To w zasadzie od Goraja, od historii Goraja zaczyna się historia tutaj bytności ludzi na Roztoczu. Szlak jest wspaniale wyznakowany, jest naprawdę bardzo dużo znaków. Jeszcze nie ma kilometrówek, jeszcze nie ma takich map poglądowych, ale już jesteśmy w trakcie realizacji tego. Jest szlakiem naprawdę dla wytrawnych rowerzystów. Dla takich, którzy naprawdę chcą wylać trochę potu z siebie, chcą naprawdę rozluźnić mięśnie, jednocześnie je mocno spiąć wtedy, kiedy trzeba. Bo są zjazdy i są podjazdy. Jest trochę asfaltu, ale niewiele.
i jest sporo takich właśnie gruntowych. Także naprawdę warty tego, żeby reklamować nie tylko tutaj u nas w Biłgoraju, nie tylko tu w okolicy Biłgoraja, ale myślę, że to jest szlak równie dobry jak na przykład w Bieszczadach czy w jakichś wyższych górach. Na mecie w Choszni Ordynackiej na wszystkich uczestników czekały gorące posiłki, przygotowane m.in. przez mieszkańców gminy Radecznica oraz przez Stowarzyszenie Kobiet Goraja Kobieta Aktywna. Wszyscy głodni mogli spróbować znanej zupy cebulowej. I zupę się robi dość długo, bo zupę parę razy trzeba mieć, no jak to się mówi, parę razy trzeba mieć w rękach, prawda? No ale okazja jest taka i wiadomo, że się robi dla swojej publiczności, dla swoich ludzi. Wszyscy właściwie słyszeli o tej zupie, przynajmniej ci z okolic, ponieważ tą zupę 22 lipca ministerstwo wpisało na listę produktów regionalnego. Więc ciągle promujemy tą zupę, ciągle częstujemy, jak trzeba to sprzedajemy oczywiście. Rolę konferencjera podczas imprez towarzyszących pełnił jak zwykle miłośnik rekreacji rowerowej i czynny uczestnik rajdu Piotr Wróblewski, dziennikarz i prezenter Polskiego Radia Lublin. Tu jest po prostu pięknie, bo to jest roztocze i niezależnie od tego, czy zachodnie, czy środkowe, czy wschodnie, ja zjeździłem całe w te i we w te, na pewno przyciąga. A organizatorzy 6. ogólnopolskiego roztoczeńskiego rajdu rowerowego Jastrzębia-Zdebrz dobrze pomyśleli, bo zaproponowali nową, kolejną trasę i to przyciąga rowerzystów, którzy objeździli już kilkanaście, kilkadziesiąt tras, którzy jeździli tutaj zimą, latem, wiosną, jesienią, ale to nowe nas pociąga. Trasy to jedno. Drugie to ludzie, nie ukrywam, bo ci, których tutaj spotykam, czy to w Biłgoraju, czy to w Józefowie, czy w Zwierzyńcu, czy w innych miejscowościach Roztocza, no mają tak otwarte serca i tak są przepełnieni miłością do jeżdżenia na rowerach oraz do tych, którzy na tych rowerach jeżdżą, że no cóż, tylko przyjeżdżać, tylko jeździć i aż chciałoby się być dłużej, no ale cóż, mieszkamy gdzie indziej, trzeba wracać do pracy, do rodzin, trzeba spełniać swoje codzienne obowiązki. Na szczęście od czasu do czasu, na chwilę, na dwie, na trzy można tutaj przyjechać. Przekrój wiekowy tegorocznego rajdu Jastrzębia-Zdebrz był ogromny. Od przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych po tych nieco starszych. Wrażenia są bardzo dobre, jestem drugi raz na takim rajdzie, jest bardzo mi się to podoba, zdrowie posłużyło mi, cieszę się, że pogoda była i zadowolony jestem z tego, że przyjechałem dzisiaj, bo byłem taki niepewny, mówię, jak nie będzie pogody dobrej, to nie przyjadę, a jak będzie ładna pogoda, to przyjadę, więc telewizja nadawała, radio, że pogoda dziś wyśmienita i przyjechałem, to moja ulubiona satysfakcja jest. Ja przyjechałem całą trasą z Goraja, to trasa 2B, przez Zastawie i tutaj przez Morki, Kondraty, koło lasu, nowo, część trasy Dymitra Gorajskiego. No i ciężko. Masz dobry rower? Opona mi pękła. Teraz w trakcie trasy? No w trakcie, drugi mam już. I co zrobiłeś? No zawiozłem go do domu, przywieźli i zjęli go. Fajnie, bardzo, na górze byliśmy tam. Fajnie było, no, z góry było, fajnie. Przepiękna impreza, wszystko dopisywało. Towarzystwo, pogoda, organizatorzy, jestem mocno, bardzo zadowolona. Jest świetnie, świetna pogoda, świetna organizacja. Miłe towarzystwo, widoki również, także super. Często bierzecie Państwo udział? Pierwszy raz. Pierwszy raz na tym rajdzie, tam jeździmy sobie koło domu, innymi swoimi ścieżkami, mamy tam parę wytyczonych w okolicy. Mieszkamy pod lasem, to akurat. Uczestnicy przyjechali do nas z różnych stron Polski, m.in. z Lublina, Kraśnika, Tomaszowa Lubelskiego czy Warszawy. O rajdzie nie zapomnieli także mieszkańcy naszych okolic, a wśród nich najstarszy uczestnik, 88-letni Władysław Gil z Wólki Czernięcińskiej. A ja na rowerze tu się jedzie, jak tylko Niemcy wstąpili, kupiłem rower jeszcze za Niemców i tego. I jeździło i do tej pory się jeździ rowerem i tak się zrobi nieraz i w obydwie strony 100 km, 40, 60, 50. Rajd Jastrzębia-Zdebrz to nie tylko doskonały sposób na spędzenie aktywnie wolnego czasu, ale także wspaniała okazja do tego, by poznać niezwykłe walory krajoznawcze i historyczne Roztocza.
jest bardzo dużo kapliczek. Te kapliczki mają swoje inskrypcje. No to są takie księgi, że tak powiem, historii religii zapisanej w tej ziemi. Także wystarczy poczytać 1832, 1957, 1906. To są takie, jak jeśli ktoś umie i chce czytać historię, to niewątpliwie wiele z tych, chociażby tych miejsc wyczyta. A mówię, ziemia o bardzo ciekawej historii, bardzo skomplikowanej. Bo mówię, najpierw ogromna, wspaniała rodzina Grajskich, a później potężna rodzina Zamoyskich. I te dwie rodziny odcisnęły ogromne piętno na tej ziemi. Dopisała pogoda, dopisali uczestnicy. Całe szczęście, bo bez tych dwóch elementów przeprowadzenie rajdu byłoby bardzo trudne. Ale zupełnie niemożliwe byłoby, gdyby nie członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza i wolontariusze, czyli spora rzesza ludzi czuwająca nad prawidłowym przebiegiem całego przedsięwzięcia. Organizatorzy mogą zaliczyć rajd do udanych i, jak przekonują, już myślą nad tym, co nowego doświadczą rowerzyści za rok. Czekamy więc z niecierpliwością. Okazałe zwycięstwo odnieśli w niedzielę piłkarze Łady. Na własnym boisku pokonali drużynę Orionu Dereźnia-Solska aż 5-0. Po piątej kolejce spotkań nasz zespół prowadzi w tabeli rozgrywek zamojskiej klasy A z 12 punktami na koncie. Nawet na tak niskim poziomie rozgrywkowym rywalizacja drużyn może cieszyć się dużą popularnością. Szczególnie gdy dochodzi do meczu na szczycie i na boisko wybiegają dwie najlepsze ekipy ligi. Przed niedzielnym spotkaniem Łada była na drugim miejscu w tabeli, a pierwszą pozycję z kompletem zwycięstw na koncie zajmował właśnie Orion Dereźnia. Na boisku tej różnicy widać jednak nie było. To Łada od początku do końca była stroną dominującą, o czym świadczą aż 3 zdobyte bramki w pierwszej połowie spotkania. Ich autorami byli Bartłomiej Hajduk, Mateusz Oprzyński i Mirosław Poliwka. W drugiej części meczu tempo nieco spadło. Ataki Łady, mimo iż dość częste, rozbijały się na obronie rywala. Nieliczne kontrataki gości umiejętnie blokowali nasi obrońcy i bramkarz Piotr Schmidt. Bezpieczne prowadzenie postanowił wykorzystać trener. Ireneusz Zarczuk dał odpocząć Filipowi Przybylakowi, Mirkowi Poliwce, Maciejowi Żyburze i Bartkowi Hajdukowi. A na ich miejsce wprowadził Mateusza Zarzyckiego, Szymona Tatarę, Szymona Wołoszyna i Artura Szarzyńskiego, których obecność ożywiła nieco grę naszej drużyny. Wiele dobrych akcji ofensywnych Łada zawdzięcza kapitanowi Marcinowi Dycha. No gra się na tyle, ile przeciwnik pozwala. No, akurat w pierwszej połowie gra nam się ułożyła na tyle dobrze. Strzeliliśmy kilka bramek w drugiej połowie. No, wydaje mi się, że troszeczkę gorsza gra z naszej strony, ale mogliśmy sobie na to pozwolić dzięki właśnie tym strzelonym bramkom w pierwszej połowie. W 53 minucie na 4-0 podwyższył niezawodny Damian Rataj. Ten sam zawodnik tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego ustalił wynik spotkania. Wysoka przegrana nie zdziwiła trenera gości Mariusza Dołęckiego. No, na pewno Łada jest bardziej wytrenowana, trenują przede wszystkim 5 razy w tygodniu, to jest dużo, to jest bardzo dużo, a my zaczęliśmy późno, trenujemy 2 razy, niektórzy pracują, no i nie ma tej kondycji, nie widać, że ta wytrzymałość jest słaba, zawodnicy źle się przemieszczają jak na razie, ale myślę, że to poprawimy, no, z czasem będziemy lepsi. Łada pokonała Orion Dereźnia 5-0 i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek klasy A. A już w środę, 14 września, wszystkich sympatyków piłki nożnej w naszym mieście czeka interesujące widowisko. W ramach rozgrywek Pucharu Polski Łada zmierzy się z trzecioligową Tomasowią Tomaszów Lubelski. Mecz rozpocznie się o godzinie 16, oczywiście na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. W tym samym czasie grać będą ze sobą także inne drużyny w okręgu zamojskim. Kryształ Werbkowice podejmie u siebie Roztocze Szczebrzeszyn, a MSPN Hetman Zamość rywalizować będzie na wyjeździe z granicą Lubycza Królewska, a Omega Stary Zamość zmierzy się z Huczwą Tyszowce. Teoretycznie to właśnie Łada trafiła na najtrudniejszego rywala, ale pamiętajmy, że mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami i wszystko może się zdarzyć. W najbliższą niedzielę, 18 września, na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach pikniku rodzinnego rozegrany zostanie mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami dziennikarzy i samorządowców. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej biłgoraj.pl, czyli oficjalnej witrynie naszego miasta, spotkanie poprowadzi ze stanowiska spikerskiego znany komentator sportowy Tomasz Zimoch. W drużynie samorządowców zobaczymy m.in. pracowników Urzędu Miasta. W drużynie dziennikarzy zaś na razie nie wiadomo kogo, bo na początku tego tygodnia organizatorzy nie skompletowali jeszcze składu zespołu.
Czy wśród grających zobaczymy dziennikarzy z naszego miasta? Przekonamy się już najbliższą niedzielę. W minioną sobotę ruszyła kolejna edycja amatorskiej ligi piłki nożnej o puchar burmistrza miasta Biłgoraj. Organizatorem jest jak zwykle Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wszystkie mecze rozgrywane będą na boiskach ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5. Zapraszamy Państwa serdecznie na drugą kolejkę spotkań w najbliższą sobotę. Szczegóły na stronie internetowej OSIR-u. Przypominamy wszystkim widzom, że w środę 14 września o godzinie 16 Łada podejmować będzie u siebie Tomasowie Tomaszów Lubelski. Spotkanie rozegrane będzie w ramach Pucharu Polski. Wszystkich widzów serdecznie zapraszamy. A już w najbliższą sobotę zapraszamy do Soli, gdzie Łada walczyć będzie o kolejne punkty ligowe z tamtejszym Olendrem. Początek meczu godzina 16. Również w sobotę o godzinie 11 na boiskach treningowych walczyć będą drużyny młodzieżowe. Juniorzy młodsi podejmować będą Widok Lublin, a juniorzy starsi GLKS Potok Wielki. Trampkarze młodsi u nich Rubieszów. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.